Aleksander Kwaśniewski poszedł ostrzyć się do Nergala. Wygląda po prostu zajście. Nergal pochwalił się, że jego warszawski barbershop odwiedził Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent zdecydował się na strzyżenie i golenie brody, którą od pewnego czasu z sukcesem zapuszcza. Jak po wizycie wyglądał mąż Jolanty Kwaśniewskiej? Aleksander Kwaśniewski po dwóch kadencjach prezydenta RP z powodzeniem funkcjonuje na obrzeżach polskiej polityki. Niedawno 68-latek przypomniał o sobie książką Prezydent, w której opowiedział m.in. o tym, jak wyglądał jego ślub z Jolantą Kwaśniewską i przy okazji wyjaśnił, czy faktycznie przysięgali sobie przed Bogiem. Niedawno były prezydent musiał odwołać spotkania promocyjne ze względu na problemy zdrowotne. Jak poinformowano, Aleksander Kwaśniewski przeszedł operację i jest w trakcie rehabilitacji. Aleksander Kwaśniewski poszedł do salonu Nergala. Jakiś czas temu Aleksander Kwaśniewski przybrał wygląd nobliwego, starszego pana. 68-latek ma siwe włosy i brodę, którą zapuszcza od czasu lockdownu. Jak wyznał, do noszenia zarostu zachęciły go panie. Żona jest bardzo za zarostem, rozumiem, że potrzebowała zmiany. Cieszę się, że tylko na brodzie się skończyło, żartował w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Polsat News. Na uwagę, że dzięki zarostowi może pożyć oszczędniej i zaoszczędzić na maszynkach do golenia, Kwaśniewski odparł. To chyba nie jest tak, bo usłyszałem, że usługi barberskie to dość droga sprawa. Miałaś z Lesześ kiedyś nieudaną wizytę u fryzjera. Mimo to były prezydent wybrał się do modnego warszawskiego barbershopu należącego do Adama Nergala Darskiego. Wizytą tak szacownego gościa muzyk nie omieszkał pochwalić się na Instagramie. Wprawdzie nie miał okazji zobaczyć ostrzyżonego polityka na żywo, ale współpracownicy pokazali mu zdjęcia. Niestety, jedyne, co widziałem, to fantastyczne zdjęcia przed i po, bo on naprawdę wygląda świetnie. Po prostu tak powinien wyglądać facet w wieku 60 lat. Nie wiem, ile ma lat, ale wygląda po prostu zajście i to jest super, ocenił Darski. Muzyk zdradził też, co Aleksander Kwaśniewski zamówił do picia. Choć lokal serwuje gościom nieodpłatnie rozmaite napoje, w tym wysokiej jakości alkohole, polityk zdecydował się na szklankę wody niegazowanej. Przypomnijmy, że były prezydent nie przepada za żartami o jego związkach z alkoholem. Aleksander Kwaśniewski zdenerwował się, gdy zapytano go o alkoholowe memy w Dzień Dobry TVE.